Proszę się przedstawić, jak ma pan na imię i skąd pan przyjechał? Leszek, przyjechałem z Gdańska. I proszę powiedzieć, jak się podoba trasa? No, muszę powiedzieć, że bardzo ciężka. Startowałem w zeszłym roku w cyklu Pucharu Polski. Teraz startuję w cyklu Pucharu Pomorza i jest to najcięższa strat, w której do tej pory uczestniczyłem. Mimo, że tylko 4,5 kilometra. Mimo, że 4,5 kilometra, chodzę na 5, ale te 4,5 kilometra było w 100% po piachu na plaży. Startowaliśmy w Łebie, tam było około 2 kilometrów, reszta była na gruncie twardym. W związku z tym, no, nie ma co porównywać tej trasy. A proszę powiedzieć, co było najcięższe? Czy akurat piasek, nogi zapadające się, czy temperatura, czy właśnie ten środek akurat może tej plaży, tak, że nie szło się brzegiem? Tak, tak. Sypki piasek, na pewno. Zapadały się nogi, nie było odbicia. W związku z tym, no, całkowicie inne mięśnie pracowały niż na gruncie twardym. W związku z tym zmęczenie niesamowite. Oglądam tutaj kolegów, którzy i koleżanki, które idą na 10 kilometrów i naprawdę, no, podziwiam ich tą wytrwałość. Nie dałbym chyba rady w takim tempie przejść tego. A proszę powiedzieć, jak za rok byłaby taka impreza? Czy by pan startował, czy raczej jako kibic przyjechałby pan tutaj do Sopotu? No, jeżeli bym przyjechał, to na pewno nie jako kibic bym startował. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiedz, jak masz na imię? Sandra. I przyjechałaś z? Ze Złotego Potoku koło Częstochowy. I powiedz, dzisiaj szłaś na 4,5 kilometra. Jak wrażenia? Było bardzo ciężko. A powiedz, które miejsce zajęłaś? Pierwsze w swojej kategorii. A jak tobie się podoba w Sopocie? Bardzo mi się podoba. Bardzo lubię tutaj te tereny właśnie. Tu jest bardzo ciekawie, morze, plaże, naprawdę bardzo fajnie. Czyli taka impreza w Sopocie to wyzwanie? Jak najbardziej. A za rok przyjedziesz tutaj na imprezę, jak będziesz miała oczywiście taką możliwość? Sądzę, że tak. Czyli jednak to cię nie zniechęciło do jakby startowania w kolejnych takich imprezach, gdzie powiedzmy, no, nie ma lekko? Nie, sądzę, że to było doświadczenie pierwszy raz, dlatego fajnie było spróbować i uważam, że było ciężko, ale fajnie. Czyli medal cieszył na mecie. Jak najbardziej. Dziękuję. Ja widzę po koszulce, że ze Słupska. Tak, ze Słupska. A jak pani ma na imię? Genowefa. Startowała się pani na dystansie 4,5? Tak, 4,5 kilometra. Dzisiaj warunki naprawdę ciężkie. Ciężkie, bardzo ciężkie warunki. A jak wrażenia? No, dobre. Nawet już wypoczęłam. Czyli, a które koło było najcięższe? Bo tutaj trzy pętle, czy no, te trzecie? No, niestety to trzecie było najgorsze. Już bym chyba zrezygnowała, ale jakoś tak. Samo zaparcie. Sama sobie dopingowała mi do przodu. Czyli ten medal, który zawisł na piersi, to na pewno zasłużony i cieszy. Bardzo zasłużony i cieszy, no. Czwarte miejsce też uważam, że jako na mój wiek bardzo ładny. A startowało nas 9 osób w tej kategorii, nie? Także no, troszeczkę niedosytu, bo mógł być trzeci, nie? No może za rok? Może za rok, może tak jest, ale na razie jest bardzo dobrze. Jestem sama z siebie zadowolona. A jak tutaj widoki się pani podobają? No chodzimy tutaj plażą, Sopocką plażą, wybrzeżem. To znaczy, no ja akurat znam te odcinki, dlatego że w 2003 czy 2004 byłam w sanatorium. Także te wszystkie okolice, ten klip, co tam jest, to widziałam tam, także zwiedzałam. Także tereny mi są te znane. Ale przychodzi się przyjemnie? Bardzo.